Pod koniec sierpnia ja i Klaudia odwiedziliśmy krakowskiego Heksa, gdzie poza świetną atmosferą spotkaliśmy wydawcę gry Intryganci. Nie czekając zbyt długo na decyzję Tomka, skaptowaliśmy go do przykładowej rozgrywki, którą za chwilę zobaczycie. Intryganci to gra dla 3 do 5 osób, w której wcielamy się w przedstawicieli dworu, których głównym zadaniem, jak to na dworze, jest snucie tytułowej intrygi. Gra na pierwszy rzut oka sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Jest świetnie wydana, szczególnie pudełko, a ilustracje na kartach potrafią nas ucieszyć. Zobaczcie teraz, jak w to się gra. W takim razie przechodzimy do naszego fantastycznego gameplaya. Tym razem nie jesteśmy tutaj z Klaudią sami, gdyż jest z nami, uwaga, Tomek Międzik. Dokładnie, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za wydanie rzeczy, gdzie odpowiedzialna, zawdzięczamy jej wydanie takich rzeczy jak przebiegłe wielbłądy, zawsze mylę pędzące wielbłądy, sorry, ale jakoś strasznie mnie od razu natycha, żeby o tej grze mówić. Zawsze w nią wygrywam. Zawsze w nią wygrywam, dlatego pewnie jedyna gra, w którą cały czas wygrywam, ale słuchajcie, nie będziemy mówić teraz o przebiegłych pędzących wielbłądach, ale powiemy sobie nieco o tej grze, czyli Intryganci. Dokładnie, zagramy sobie gameplaya. Tomku, rozdajesz karty. Tak jest. Rozdaję po 6 kart, bo 6 tyle kart. Będziemy musieli intrygantów uzbierać w spisku. Dokładnie. Tak uważać muszę, żeby się kart nie pokazać. Od razu powiem, że ostatnią partię udało mi się wygrać. Ja bym tej partii nie mógł. Jakoś by mi nie poszło. Zaczynamy od kogo? Panie może zaczynają. Knuki, panie przodem, tak. Panie przodem, knują intrygi. Intrygantki. Jak to panie? Mówisz? Dokładnie. Dobrze. Nie zamulamy kartę stół. Nie zamulamy. A żeby nie było, jesteśmy w krakowskim Heksie. Właśnie chciałam to powiedzieć. Tak, tak, żeby nie było, bardzo zostaliśmy mile przyjęci i w ogóle dali nam stoik, mimo rezerwacji i w ogóle. Tak? Mach. Tak, no włożę. Karta niebieska. Maga. Z kim? Chcę ile? Wymienić kartę, wymienić dowolną kartę, w związku z tym ja chcę wymienić dowolną ilość kart. Dowolną ilość kart. Dwie karty, a cóż, no z Piotrkiem. Przynajmniej nie popełnimy żadnego błędu przy zasadach. Dokładnie. Dwie karty chcesz wymienić? Dwie. Bardzo proszę. Dostajesz jedną kartę i dostajesz drugą kartę. Tak myślałem. To moment, w którym pozbywamy się najgorszych kart z ręki i spodziewamy się najgorszego od przeciwnika. Dokładnie. Gra niebieska. Gra niebieska karta. Czyli gram sobie. Dobra, karta stół, karta stół. Poczekaj, dobrze. Nigdzie nam się nie spieszy. Nigdzie się nam nie spieszy i jest zablokowany, uwaga, mak. A to stamtąd, sorry, pomylony szpieg. Tak, to przełóżmy kartę, jakby trzeba było coś dobierać. Szpieg nie działa, gra białe, czyli gram ja. Dokładnie. Skoro nie działa szpieg, zagrywam szpiega zupełnie bezkarnie. Tak, idzie szpieg. Tak jest. I teraz za pomocą maga, tak. Klaudia, tak. Oddasz daj mi jakieś złe karty. Swoje trzy karty. Trzy karty, a? Trzy karty. Zostałem z jedną, więc Klaudia dostanie specjalny pakiecik. Dostała Karła, jaki? Karła i Karła. Karła? No, baw się dobrze. Albo dwóch magów i doradcę. Bardzo proszę. Okej, okay. Dobra, może ja bym też coś zagrał, wiecie? Bardzo proszę, szara karta, więc to jest twój ruch. Gra gracz, który ma najmniej włożonych kart. Czekajcie, nie działa szpieg. Dobrze, zagrywam strażnika, musiałbym cofnąć jakąś kartę, że jest to moja pierwsza karta, więc nic nie muszę robić. Kolejny element, to w tym momencie będzie doradca. Wykładam nową kartę i uwaga, tym razem nie będzie działał strażnik. Więc w tym momencie wykładam... Gdzie patrzysz moje karty? Nie patrzę, tylko chcę, żeby gram tak być strażnika. Dobra, nie możesz być strażnika. A przepraszam, bo bym przegrał. Nie, możesz, nie, przepraszam. Zagrywam panią i muszę zmienić miejscami dwie wyłożone karty na stole. W takim razie oddaję strażnika, a biorę sobie od ciebie maga. I mam trzy wyłożone karty. Gra niebieska. Gra niebieska. Gra niebieska, czyli Klaudia. Znaczy ja. To ja sobie zagrywam służkę, tak? I odrzucam sobie, gdzie mam tam gdzieś odrzucić. Odrzucaj sobie. I dobierasz. I dobieram i gra. Gram ja, bo mam najmniej kart w tym momencie. Słuchajcie, jest to generalnie ja bardzo szybka zagrywam gra. Zagrywam służkę. Służka. Odrzucam jedną kartę i to będzie... ta karta. Jesteśmy i gram jako biały po raz kolejny. Zagrywam strażnika, ale strażnik nie działa. Gra strażnik teraz gracz, który ma najmniej kart, czyli Piotrek lub Klaudia. To ty wybierasz, czyli teraz ja zaczynam, tak? Szkoda, że nie ja. No i słuchajcie, generalnie teraz tak. Ja zagrywam sobie strażnika. Jest to szara karta. I moja szara karta spowoduje, że teraz Klaudia. Że teraz gra Klaudia, tak.
Beznadziejnie. Ale nie chciałam, żebyś tak grał. Ja muszę położyć sobie szpiega. Czy jeszcze ludzie widzą, co ty grasz? Nie, już nie widzą, co grasz. Ojej, dobra. Bo mogę szpiega, musisz nam pokazać swoje karty, które zdały się na ręce. Masz karła i służkę. Karła i służkę. Służkę już masz, karła też. Ale kto teraz gra? Szara karta, czyli wskazujesz innego gracza. Kto gra? Ja czy Piotrek? Albo ty. Możesz wskazać na siebie, bo też masz cztery karty. A graj. I to jest bardzo zły wybór, ponieważ mam maga i szpiega. To jest rewelacyjny wybór. W tym momencie ja przegrałem. Czyli zdublowałeś kartę i przegrałeś. Słuchajcie. Natomiast wy dostajecie po jednym punkcie. Czyli zobaczcie, mając karła, wygrałam. Dokładnie, ja też miałem beznadziejne karty teraz. Słuchajcie, każde rozdanie wygląda mniej więcej w ten sposób, w zależności od przyjętego trybu, tak Tomku? Tak, są trzy tryby, sprytny karzeł, zły karzeł i perfidny karzeł, bardzo zła rozgrywka. Dokładnie, a powiedz, czym się różnią te perfidne tryby? Karzeł sprytny, to jest ten z wersji podstawowej gry i on jest taki rzeczy. Karzeł jest ulubieńcem króla, podrzuca kuleczki, jabłuszka i biega po stole kopiąc w głowę świnki i to jest takie nudne, bo jak go wyłożycie, to się nic nie dzieje. Po prostu tylko ewentualnie czasem jak król wyjdzie z napisem karzeł, wtedy nie można go wyłożyć. Ale po to są dwa wredne polskie warianty. Dokładnie. Tylko w polskiej wersji. Ponieważ zauważyliśmy, że ludzie o wiele bardziej lubią sobie podkładać te świnie. I karzeł jest taką wyjątkową świnią. Zły karzeł to jest, kiedy wyłożycie karła, natychmiast przegrywacie. Są tylko dwa wyjątki. Jeśli król powie, że karzeł może być zagrany, wtedy można go zagrać. Czyli tak mniej więcej 1/6 takich kart wychodzi. Ewentualnie jeśli jest to ostatnia karta do spisku, czyli ta szósta, którą wygracie grę. Wtedy jak najbardziej, nie ma problemu. A jak sądzisz, jak na imprezach chodzi ta gra? Perfidny karzeł, nawet jeśli ostatnią kartę wyłożycie, to schodzi. Na konwentach widziałem, co się działo. Na Pyrkonie i na Pionku. Nie było tam żadnego szarpania. Gracie w łagodny wariant, ten zły czy bardzo zły? Bardzo zły, bardzo zły. Wszyscy chcą grać w ten bardzo zły, bo ta negatywna interakcja jest po prostu cudowna w tej grze. Czyli polecamy. Słuchajcie, jest to naprawdę lekka gra, w której można podkładać komuś świnie, żeby się zmuszać go do dziwnych rzeczy. Wydaje mi się, że naprawdę można tę grę z czystym sumieniem polecić. I chcę coś jeszcze powiedzieć. Ładnie wydana. Właśnie, ty czytasz w moich myślach chyba. Dlatego, że jest twoim mężem, nie? Przepiękne pudełko, jest naprawdę... O, właśnie, nie możecie tego... Piękne pudełko i wewnątrz, nie, ja zupełnie nie wiem dlaczego. Jest kobieta, gdzie są spiski zdrady i w ogóle. Ja nie wiem, kto to robił. Ale nie, no spokojnie, ale też... Ale jest piękna. Tak, naprawdę. Rewelacyjne wydanie, gratulujemy. Chyba dobrego wyboru. Mamy nadzieję, że to będzie się dobrze sprzedawało, bo chyba warto. No mam nadzieję, no sądząc po tym, jaka była euforia po Pyrkonie i że na Pionku gra, która się jeszcze nie ukazała w głosowaniu publiczności, zajęła drugie miejsce po Przebiegu Wielbłądach. Nie wiem dlaczego, bo stawialiśmy na ten tytuł, a Przebiegu Wielbłądy znowu wygrały. Ale drugie miejsce było, więc wyprzedziliśmy dużo znanych tytułów. No i fajnie, fajnie. Będziemy to promować na wielu konwentach, więc szukajcie intrygantów i intrygujcie, spiskujcie, jeśli tylko lubicie złe gry. To jest zła gra. Super, ja jako Game Troll polecam złą grę. I to tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Jeśli gra Ci się spodobała, najszybciej wyślę Ci ją rebel.pl. Godny zaufania, największy sklep z grami w Polsce.